Siemano z tej strony Crisby. Chciałbym dzisiaj przedstawić wam moją subiektywną opinię na temat najlepszych i najgorszych gier z serii Halo. Oczywiście biorę pod uwagę gry typowo FPS-owe ze względu, że na przykład Halo Warsy to zupełnie inny gatunek gry. Pod mój ranking nie wezmę także uwagi Halo Reach ze względu, że nie miałem okazji w nie zagrać. Mam nadzieję, że zmieni się to, gdy Halo Reach wyjdzie na pc No więc zaczynajmy. Moją ulubioną grą z serii Halo jest Halo 3 Od ST. Jest to pierwsza gra Halo w jaką miałem okazję zagrać i na pewno uderza tutaj mój sentyment do tej gry, ale nie tylko. Za mocną stronę tej gry uważam klimat, no wiecie, kowenanci na naszej rodzimej planecie, w nocy w opuszczonym mieście New Mombasa. Poza tym podoba mi się, że gra posiada półotwarty świat, w którym możemy robić co chcemy i kiedy chcemy. Gra nie nakazuje nam swojej woli i my sami decydujemy co chcemy w danym momencie zrobić. Kolejnym plusem tej gry jest przedstawienie kilku historii bohaterów, którymi mamy okazję zagrać. Warto także docenić bronie, jakie po raz pierwszy pojawiły się w świecie Halo, takie jak pistolet lub PM-y, które są po prostu genialne. Drugą, moją ulubioną grą z serii Halo jest Halo 4. Znajduje się ona na tym miejscu ze względu na fabułę, która jest genialna, oraz klimat, jaki we mnie wywołała. Udźwiękowienie również jest przekozackie. Chyba do końca życia nie zapomnę gameplayu, kiedy próbujemy pelikanem dostać się na statek dydakta lub gdy próbujemy zniszczyć barierę, aby aktywować atomówkę i wysadzić statek. Bardzo cenię sobie dobre udźwiękowienie w grach i zwłaszcza te momenty wygrywają i stawiają Halo 4 ponad inne. Na uwagę zasługuje także pięknie z ziemi oraz możliwość polatania pelikanem czy poruszania się modliszką. Bardzo też cenią sobie w tej części wiele misji takich jak walka u boku kom, y, kompanii cyganów. Ta gra jest jakością samą w sobie, zdecydowanie polecam każdemu ograć tą część Halo. Kolejną grą jest Halo 2. Bardzo w tej grze cenią sobie poznanie drugiej strony konfliktu, czyli Covenantów. Jest w niej wiele misji, w których wcielamy się w arbitra i poznajemy struktury kowenantów. Na ogromne wyróżnienia zasługują również kat scenki, które wyglądają epicko. Plusem na pewno jest też możliwość używania dwóch broni jednocześnie. Bardzo podoba mi się również walka w Numombasie, Hide Charity oraz Skaraby jako przeciwnicy. Cenię sobie też, że możemy wcielić się w Sangeli, walczyć z nim z wrogami, zwłaszcza u boku hunterów. Po prostu no super gra. Następnie w moim rankingu znajduje się Halo Combat Evolved. Ta gra jest również grą dzieciństwa i też jest genialna, mimo to, że znajduje się na czwartym miejscu. Fajnym aspektem tej gry jest walka na pierścieniu Halo, fajne mapki. Ogólnie cały kształt gry daje zdecydowanie radę. Bardzo cenię sobie w tej grze multi, w którym zagrywają się swojego czasu strasznie mocno. i Uważam to multi za jedno z lepszych, jak nie najlepsze z serii Halo. Przedostatnie miejsce zajmuje Halo 3. Bardzo ubolewam, że gra nie doczekała się dopisku Anniversary, czyli nie ma odświeżonej grafiki do dzisiejszych standardów, i to jedno z głównych powodów, dlaczego ta gra zajmuje przedostatnie miejsce. Fabuła tej gry zdecydowanie daje radę. Ciekawy jest aspekt flood na ziemi, ponieważ dodaje do serii trochę akcentu horrorowego. Ostatnie miejsce zajmuje bez wahania Halo 5 Guardians z powodu licznych problemów związanych z tą grą. Gra Opowiada o Master Chiefie, ale misje, w których się w niego wcielamy, są bodajże 3. Czuć również brak yy, sensu fabularnego Covenantów jako dalszych przeciwników, ponieważ Covenanci skończyli się tak naprawdę po Halo 3. W Halo 4 jeszcze jakiś sens mieli, gdyż jak się później dowiadujemy, kierował nimi Julem Dama, lecz w Halo 5 stracili totalnie sens. Mimo wszystko, nie powiedziałbym, że gra jest tragiczna. Oczywiście, że nie. Moim zdaniem po prostu inne części oferują więcej sensu, dobrej fabuły oraz klimatu od Halo 5. Mimo ostrej krytyki z mojej strony są też momenty, które bardzo sobie cenią, na przykład misję, w której pomagamy Telwadamowi yy, dobić reszki kowenantów, czy pierwsza misja Master Chiefa na statku, gdy został zaatakowany przez Huntera i poruszaliśmy się po ciemnych korytarzach i granty mówiły, że Hunterzy nas zabiją. To zapada w pamięć. Mimo wszystko gra ląduje na ostatnim miejscu. To by było na tyle odnośnie rankingu najlepszych i najgorszych gier z serii Halo. Pamiętajcie, że ten ranking jest oparty na moim subiektywnym zdaniu i każdy ma prawo uważać inaczej. A tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia.